Siemanko, z tej strony zrobić kolejny odcinek. Dzisiaj chcę, krótki będzie, bo w hodowli widzów dziękuję Igorowi za przesłanie zdjęć. Będzie krótki odcinek, ale jeśli wy macie jakieś, chcecie wysłać zdjęcia lub filmik, najlepiej filmik, ale zdjęcia też mogą być, to wysyłajcie i będziecie w hodowli widzów, a my teraz lecimy. To tutaj pokrótko będzie, prezentacja tutaj hodowli. To jest chyba lokowana jakby łatka, silka. Coś takiego. Nie tak wiadomo, czy ma łapczyk, nie ma? Nie ma chyba. Tak wygląda mi to na czubatkę. Ale nie wiem, możesz napisać w komentarzach, ładna jak to barwa. Oglądasz. Nie wiadomo, nawet jaka barwa, ale ładna. Bo nie wiem, jak to barwa taka pomarańczowa, szara. Idziemy dalej, to jest kokien kaziak porcelanowy, jak dobrze też widzę. Tak, też tak jak kiedyś mieliśmy, ale niestety padł. Powiem, podobny nawet był. Mhm. No dalej, to też porcelanowy. To no nie, może inny, ale podobny. No, to też... Tak, kurka, nakrapiano. Kuchnikarzełek też widać. Trochę słabo widać budowę, bo są na parapecie, tu widzi chyba na parapecie jak wygląda, bo tu okno no. To tak widać, że nie są tak na naturalnym powierzchni zrobione, tylko, ale ważne, że są zdjęcia. Tutaj gołąb tutaj jest chyba, tak dobrze no. Widzę. Nie pamiętam jak teraz szpawik, coś takiego, ale ja tam na gołębiach nie znam, więc nie ja powiem. Ale tak ja tylko wydaje. Wiem, które to są pocztowe. No, to poszedłem też. Tutaj kurczaczek jakiś. Chyba nioska. Bardzo możliwe. No, po prostu jakaś tam rasa. Na pewno nie kochin, bo nie ma łapci. Ani silka, ani nic takiego. To też porcelanowe chyba, ale nie wiadomo, co to jest. Czy nioska, czy co. Ale ładny. Fajnie by było, jakbyście nagrywali hodowlę widzów, to jakbyście opisywali na przykład gdzieś tu na górze, na przykład jakaś rasa, czy kolor rasa i barwa. Tu kuchin kaszelka biały. A się na pewno. Możliwe, że biały, kwoka. Ale... No, albo jajko znosiło. Nie wiadomo. To widać, że jedno jajko wystaje. Tutaj kolejny kurczaczek. Tu możliwe, że już to jest coś rasowego, bo tu chyba opierzenie lekkie jest. Albo to tak po prostu urośnie. Tak rośnie. Tutaj chyba kochin. No, raczej kochin. Nakrapiany albo czarny będzie. Ale raczej nakrapiany, bo chyba ma za dużo białego, żeby się wybarwił. Tutaj też chyba kochin, coś takiego. No. Kropociany chyba. Bardzo możliwe. No, bardzo ładny. Ten jest ładniejszy niż tamten. No. Przynajmniej dla mnie. No, ale też. No, to jest tyle zdjęć. Więc dziękujemy za wysyłanie tych zdjęć. Jeśli chcecie, wysyłajcie swoje hodowle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.